Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Załoga, mam dla was wyzwanie 1000 łapek w górę pod każdym materiałem. Jak to osiągniecie? Oczywiście dostaniecie nagrodę pod koniec tego miesiąca. Jakiś giveaway, czy to o pieniądze, czy to o gra. A teraz widzimy się podczas materiału. Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem jesteśmy w Fiorentinie, czyli we włoskiej drużynie, która naprawdę potrzebuje przebudowy. Przez wiele lat próbuje wejść na ten najwyższy szczyt ligi włoskiej oczywiście, ale niestety nie daje rady. Bardzo często gdzieś te plany długofalowe kończą się na jednym sezonie. Zobaczcie jak teraz to wszystko wygląda. Przyszedł trener, który to ogarnął, ale czy jego misja będzie długa? Czy pozwolą mu odpowiednio przygotować całą drużynę przez 2-3 lata? Nie wiem, aktualnie naprawdę dobrze wygląda Fiorentina, która gra na, wydaje mi się, swoim poziomie, oraz Krzysztof Piątek, który świetnie się wprowadził do tej drużyny. Szkoda, że Drągowski pokłócił się z trenerem i przez to nie gra. Na początek przychodzi do nas Izzo, to jest bardzo solidna marka we Włoszech, która na pewno nam się przyda. Nacho Fernandez do nas przychodzi, to jest kapitalny transfer dla Fiorentiny, doświadczony gracz międzynarodowy, zawodnik, który grał w Real Madrid, czyli jednym z najlepszych klubów w historii świata oczywiście, historii piłki nożnej. Dlatego to jest bardzo kluczowy zawodnik, bardzo doświadczony, jeszcze raz to powtórzę, a takiego potrzebowaliśmy na środek obrony. Także zajmujemy 7 miejsce po 17 kolejce. Mamy 30 punktów, więc naprawdę dosyć stabilnie. Patrząc na to, że tracimy 14 punktów do pierwszego miejsca, to jest naprawdę rewelacja. Zobaczcie, że to jest Fiorentina. Zobaczcie, gdzie była w poprzednich sezonach. Zobaczcie, jak to wszystko dobrze działa. Gonzalez oczywiście, świetny sezon na pierwszym miejscu. Niestety Krzysztof Piątek został zdjęty z wypożyczenia już po pół roku z tego powodu, że według mnie grał optymalnie. Może nie w każdym meczu, ale w większości grał, ale niestety gra stwierdziła, że gra za mało, żeby przedłużyć przedłużenie na kolejne pół roku. No niestety taka jest aktualnie FIFA, że czasem ci wypożyczeni zawodnicy nie wiadomo dlaczego odchodzą. Tutaj niestety tak się wydarzyło. My na koniec sezonu zakończyliśmy na drugim miejscu. 79 punktów, rewelacyjny sezon Fiorentiny. O taki prosiliśmy, taki chcieliśmy, żeby tutaj mogli przyjść lepsi zawodnicy. Inter nas niestety wyminował w Pucharze Włoch 3-1, a najlepszym naszym zawodnikiem jest Gonzalez, 21 bramek, Cabral 15 bramek, który później wszedł w buty Piątka i okazał się naprawdę dobrym wyznacznikiem na środek ataku. Odriozola ma świetny sezon i zastanawiam się, czego właśnie nie wykupić, z tego powodu, że to jest też zawodnik wypożyczony. Chiesa do nas wraca, co mnie bardzo cieszy, nie chcę tego zawodnika sprzedawać, zwłaszcza że Juventus nie dał żadnej fajnej oferty, więc wydaje mi się, że mamy właśnie wolną rękę, żeby po prostu nie sprzedawać tego zawodnika po zakończeniu tego sezonu. Zobaczcie, niestety Kajech, on odszedł, chciałem przedłużyć kontrakt z tym piłkarzem, ale niestety on nie chciał. Jako wicemistrz kraju zaczynamy drugi sezon. 80 milionów na start to jest naprawdę dużo, patrząc, że będziemy grać w Lidze Mistrzów, będziemy grać w Pucharze, będziemy grać w Lidze na trzech frontach. To jest naprawdę dużo, dlatego potrzebujemy zawodników sprawdzonych. Odriozola nas wraca. Było wypożyczenie, spisał się, przychodzi do nas jako już pełnoprawny zawodnik Fiorentiny. Wydaje mi się, że to jest dobry transfer. Pobega do nas przychodzi, to jest też bardzo interesujący piłkarz. Młody, 23-letni, dosyć wysoki, który ma bardzo dobrą wytrzymałość, co pozwoli przy naszym ustawieniu naprawdę na odpowiednią grę. El Shaarawy do nas przychodzi, to jest uzupełnienie na słabszych rywali. Zawodnik, który już swoje lata najlepsze w futbolu ma za sobą, ale jako uzupełnienie naprawdę będzie kluczową postacią, zwłaszcza że może zagrać i na środku ataku, i na skrzydle. I wydaje mi się, że jakbym musiał, to bym go nawet na wahadło wystawił, on nie miałby nic przeciwko temu. No i tutaj, jakże możecie zauważyć, że aktualnie zajmujemy 7 miejsce. Deja vu z poprzedniego sezonu, 27 punktów, 7 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki, 26 bramek strzelonych. No i trzecie miejsce w grupie H, gdzie pokonało nas Gladbach, Liverpool. Ale zobaczcie, mamy 12 punktów Gladbach, 10 Liverpool, 10 Fiorentina. Trochę przez pech nie awansowaliśmy do kolejnej części Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieję, że w Lidze Europy dobrze się zaprezentujemy. Cabral 10 bramek w połowie sezonu, to jest bardzo dobry wyczyn. Zwłaszcza, że Chiesa także 7 bramek, 4 asysty. Spodziewałem się troszkę lepszego sezonu, zwłaszcza w Lidze, ale widać, że na trzech frontach tak naprawdę ciężko nam się gra po tak długiej przerwie.
w europejskich pucharach oczywiście. Kolejne sytuacje, kolejne mecze muszą po prostu być na naszą korzyść. Musimy zwyciężać, musimy pokazywać się jak z najlepszej strony. Oczywiście wiemy jakie są nasze problemy, jakie wady, ale wydaje mi się, że aktualnie zajęcie 5. miejsca pokazuje nasz optymalny poziom. Tamten rok był szczególny, wyjątkowy bym powiedział. Aktualnie zajmujemy 5. miejsce, czyli to, które jest według mnie wyznacznikiem naszego potencjału piłkarskiego. Przegrywamy Coppa Italia, szkoda, z Romą mogliśmy mieć pierwsze nasze trofeum. Niestety tak się nie wydarzyło. Niestety w rundzie wstępnej już przegraliśmy z Rennes 4-2 w dwumeczu. No to naprawdę jest taka niemiła niespodzianka, która przyszła w tym sezonie. 22 bramki Chiesy, Cabral 22 bramki, 10 asyst Chiesy. Icon też 12 bramek, świetny sezon tego właśnie Francuza, który odnalazł się w naszej drużynie, naprawdę gra solidnie, zwłaszcza jako ten podwieszony prawy napastnik, wygląda świetnie. Jak możecie zauważyć, że nawet Żurkowski zagrał 13 spotkań, był ważnym elementem. Musimy grać na wielu frontach, więc musimy mieć szerszą kadrę. Trochę nas zabiło w tym roku, że graliśmy na tak wielu frontach i nasza drużyna po prostu nie wytrzymywała fizycznie oraz psychicznie aż takiego natłoku spotkań. Miejmy nadzieję, że kolejny sezon będzie bardziej udany. 116 milionów na kolejny sezon. Liga Europy to jest nasza podstawa, żeby dobrze się zaprezentować oraz być w top 3 naszej ukochanej włoskiej ligi oczywiście. To są nasze cele na ten sezon i zobaczymy jak Fiorentina, czyli Fioletowi poradzą sobie w tym sezonie. Sensi do nas przychodzi bardzo solidny środkowy pomocnik, bardzo doświadczony, 27-letni zawodnik, który na pewno będzie ostoją naszej drużyny. Saul do nas przychodzi, to jest bardzo duży transfer za 46 milionów. Uznana marka w Europie, zawodnik praktycznie na każdą pozycję, zawodnik, który będzie swoim doświadczeniem międzynarodowym nam pomagał, ale także na pewno sprawi, że ta drużyna będzie grała lepiej, zwłaszcza też, że taki humor hiszpański także nam się przyda w tej kadrze. Mykolenko do nas przychodzi, też bardzo fajny zawodnik, bardzo przyszłościowy, wydaje mi się, że także może być solidnym zawodnikiem na kolejne sezony. A tu Saul pisze, piękna bramka, zerowego praktycznie kąta, bardzo łatwo oszukał się bramkarz drużyny przeciwnej, no i zajmujemy drugie miejsce po 18 kolejce. To troszkę mnie zaskakuje, bo nie spodziewałem się tak dobrych rezultatów. Wydawało mi się, że będziemy raczej mieć 4-6 miejsce i to w drugiej części sezonu będziemy grać lepiej. Okazało się, że skoczyliśmy na wysokie A i dobrze nam przynajmniej szło. Może nie o mistrza, ale przynajmniej o to wicemistrzostwo możemy powalczyć. Icon 14 bramek, 10 asyst, świetny sezon tego zawodnika. Chiesa 11 bramek, Cabral 10, więc także bardzo skuteczny jest nasz atak, co pokazuje właśnie wyniki w tym sezonie. Co mnie ciekawi, naprawdę Żurkowski przebił się do składu. 2 bramki, 4 asysty, 13 występów w ilu? 18 występach, więc naprawdę to dobrze wygląda, zwłaszcza, że graliśmy w europejskich pucharach, trzeba rotować składem i to był bardzo ważny zawodnik. Tak jak mówiłem, poprzedni sezon był troszkę słabszy z tego powodu, że nie wytrzymywaliśmy tempa po prostu rozgrywek na trzech frontach. A tutaj doszliśmy do finału Ligi Europy, z tego się bardzo cieszę. I zobaczcie, zagramy z Evertonem, z drużyną, która jest zdecydowanie lepsza finansowo od nas. To jest prawda, to jest fakt, zwłaszcza, że grają bardzo dobrze aktualnie w lidze, bo zajęli miejsce odpowiednie do tego, żeby grać w Lidze Europy. Mogą zagrać w Lidze Mistrzów za rok. My pokonaliśmy Galatasaray. Troszkę ta drabinka była ustawiona, że mieliśmy słabszych rywali. I co mnie bardzo cieszyło z tego powodu, że spodziewałem się, że jak trafimy na kogoś lepszego, zwłaszcza, że w Lidze Europy możemy trafić na takich rywali jak PSG, Real Madrid, Liverpool, Leicester. To są drużyny, które byśmy nie pokonali. Oczywiście, to się zdarza rzadko, ale tak przeważnie jest w tych karierach, że przynajmniej raz taka drużyna gdzieś tam gra po prostu w Lidze Europy, czy nawet w Lidze Konferencji, Tottenham bardzo często występuje. Dlatego musimy w tym momencie na tyle się zmobilizować, żeby zwyciężyć to spotkanie. Oczywiście gramy najlepszym składem, z Rągowskim na bramce, z Nacho na środku obrony, z Chiesą. Oni też widzę, że bardzo dobry skład. Cash, Ali oczywiście, Pickford na bramce, Richarlison w ataku, Werner, no ale to my zaczynamy od prowadzenia Chiesy, to on nas wyprowadza na 1-0, później Chiesa na 2-0 w 44 minucie, co mnie bardzo cieszyło, bo to był pod koniec drugiej połowy i bardzo źle weszli w mecz Everton w drugiej połowie, bo dostali bramkę od Chiesy na 3-0, a później Alan świetnym wykończeniem sprawił, że wygraliśmy ten mecz 4-0 z Evertonem. Finał Ligi Europy dla nas. Mamy pierwsze takie trofeum poważne w naszej historii prowadzenia tego zespołu. Oczywiście
chęci były większe, była chęć na przykład na zdobycie mistrzostwa w tym sezonie, ale Liga Europy to także jest wielkie wyzwanie. Tu oczywiście możemy oglądać, jak nasi piłkarze się cieszą, jak świętują ten wielki sukces dla klubu, bo to jest naprawdę wielki sukces aktualnie dla klubu, dla tych ludzi, którzy tutaj pracują, dla tych wszystkich, którzy się tutaj zebrali i mogą świętować po prostu kolejne trofeum na naszym koncie. Przywróciliśmy Fiorentinę do życia, przywróciliśmy Fiorentinę, która od wielu lat walczyła z demonami przeszłości, która nie miała do końca pomysłu. Odzyskaliśmy blask tej drużyny i niech ten blask prowadzi nas po Ligę Mistrzów. To jest nasz cel na kolejny sezon. Zrobiliśmy jeden krok, musimy zrobić drugi. Zdobyliśmy wicemistrzostwo kraju. Niestety pieniądze przeważają, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej drużyny, żeby walczyć na przykład z Juventusem. Jak zobaczyłem, że Inter w kolejnym okienku kupuje Rashforda, no to ja już wiedziałem. Sancho, to już wiedziałem, że raczej nie mamy szans w lidze. To jest naprawdę ciężkie, ale w Lidze Mistrzów możemy być nieobliczalni. Możemy pokazać naprawdę się ze świetnej strony. Szkoda, że niektórzy piłkarze nie chcą z nami podpisywać kontraktów. Zwłaszcza, że próbuję czasem podpisywać, a oni się nie zgadzają za naprawdę dosyć duże pieniądze. Oczywiście mamy świetnych zawodników, gdzie musimy im dać, na przykład za Chiesę, musimy dać te 200 milionów praktycznie z naszego budżetu. 200 tysięcy, przepraszam, 200 milionów, 200 tysięcy na jego kontrakt. Ale na przykład ktoś nie zasługuje na takie pieniądze, a także żąda od nas, dlatego musimy dbać o te finanse, co sprawia, że niektórzy piłkarze po prostu odchodzą, a my musimy po prostu łatać te dziury nie zawsze przygotowanymi do tego poziomu piłkarzami. Każda kariera ma swój początek i koniec, to jest aktualnie koniec tej kariery, to trzeba powiedzieć, to jest ostatni sezon, więc jak spodobał Ci się ten film, nie zapomnij o moim wyzwaniu, bo jest naprawdę ważny i wydaje mi się, że jesteście w stanie to osiągnąć. Mattia Perin przychodzi do nas jako zawodnik, który będzie uzupełnieniem składu, zawodnik, którego potrzebowałem jako drugiego bramkarza, gdzie nie będę się bał, że jak Drągowski doznanie kontuzji, to ja już nikogo nie będę miał koło wpuścić. Mattia Perin będzie takim wyznacznikiem naszego drugiego bramkarza. Robi nas przychodzi, znana marka w Europie, zawodnik, który grał na przykład w lidze hiszpańskiej, przychodzi do nas, żeby być tym trzecim środkowym obrońcą, bardziej po lewej stronie, bo świetnie ma tą lewą nogę. Przynajmniej tutaj w grze, nie wiem jak w rzeczywistości, przynajmniej w grze ma bardzo dosyć dobre statystyki lewej nogi. Możecie zauważyć, że cały czas jesteśmy włączeni do walki o mistrzostwo, ale jest także Roma czy Juventus cały czas także walczą. My zajmujemy w grupie G pierwsze miejsce, co mnie bardzo ucieszyło, aż nie zobaczyłem, że w 1/8 trafiamy na Bayern Monachium. Jakiego trzeba mieć pecha, żeby akurat trafić na Bayern Monachium? No, kurczę, zajmujecie pierwsze miejsce i wydawało się, że na pewno traficie na kogoś słabszego, który będzie łatwiejszy do pokonania. Trafacie na Bayern, gdzie będzie bardzo ciężko przejść tą drużynę. Później Chiesa zdobywa 14 bramek, co mnie bardzo cieszy, oczywiście przez pierwszą część tego sezonu. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Później wygraliśmy z tym jednak Bayernem i w kolejnej rundzie trafiliśmy na PSG, gdzie po prostu już wiedziałem, że nie ma szans, zwłaszcza, że oni tam jakiś galaktyczny skład budują z wieloma niesamowitymi piłkarzami, jest tam cały czas Neymar, jest cały czas Messi, cały czas Mbappé, widziałem, że Benzema tam doszedł, więc naprawdę wielu kapitalnych zawodników, trochę weteranów, ale jednak to jest skład, który spokojnie powinien nas pokonać i niestety nas pokonał. W lidze zajęliśmy trzecie miejsce, niestety nie dojechaliśmy do końca, mieliśmy momenty słabsze w tym sezonie, ale niestety rywal miał szerszą kadrę, bardziej wyrównaną i niestety nie daliśmy rady. Tu możecie zauważyć, że na przykład Barcelona trafiła na Manchester City, więc jakbyśmy zajęli drugie miejsce, byłby jeszcze cięższy przeciwnik, no ale jak wiecie, jak to się już potoczyło. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę, że zasubskrybowaliście, jak jesteś nowym widzem, że napiszesz komentarz, bo to także bardzo ważne dla mnie, żebym wiedział, że jesteście cały czas ze mną, że oglądacie te odcinki. Nawet jak nie masz pomysłu na komentarz, zostaw serduszko. To naprawdę dla mnie, jako twórcy, naprawdę mobilizuje do kolejnych działań. A ostatnio tego trochę brakuje i z mojej strony, i z waszej. Dlatego ten miesiąc ma być wyjątkowy, specjalny i wydaje mi się, że będzie. Ja się z wami żegnam. Cześć, cześć!